ze ściśniętym sercem w noc. Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918. Jest to historia prawdziwa, a wszystkie jej wspomnienia zostały spisane przez Alberta Adamskiego podczas I wojny światowej. Zakończenie części pierwszej. We Wrocławiu. Przysięga. Wrocław, 8 kwietnia 1915. Jednym z najważniejszych momentów w żołnierskim życiu jest z pewnością przysięga wojskowa składana na flagę. Każdy żołnierz musi złożyć taką przysięgę i od tej chwili staje się bezwarunkowo wierny królowi i ojczyźnie, aż do śmierci. Zaprzysiężenie to uroczysta ceremonia, w której bierzemy udział w mundurze wyjściowym, jakbyśmy szli do kościoła. Przed przysięgą rekrut jest żołnierzem właściwie na próbę i w przypadku dezercji nie będzie karany tak surowo, jak po przysiędze. Kiedy ucieczka oznacza jej złamanie, a zbieg staje się dezerterem, człowiekiem niegodnym tego, by posiadać ojczyznę. Każdy mężczyzna w wieku zdatnym do służby wojskowej jest zobligowany do obrony ojczyzny i do przysięgi na flagę, obojętnie, czy chce tego, czy nie. Nasza przysięga odbyła się uroczyście na podwórzu koszar 51. Pułku Piechoty. Około 2000 ludzi postawiono w otwartym czworokącie, w 12 rzędach, po trzech stronach wielkiego podwórza frontem do wewnątrz. Najpierw powitali nas komendant miasta i nadburmistrz. Potem duchowni obydwu wyznań wygłosili kazania. Następnie orkiestra pułkowa zagrała. Potem rozległo się: uwaga! Podnieście rękę do przysięgi! I ktoś, nie mogłem ustalić, który z oficerów, powoli i wyraźnie wypowiadał słowo po słowie całą przysięgę, a my powtarzaliśmy za nim. Rota przysięgi brzmiała tak. Ja, imię i nazwisko, składam Bogu Najwyższemu i Wszechwiedzącego przysięgę, że Jego Wysokości Królowi Prus, Wilhelmowi II, mojemu najłaskawszemu władcy, będę wiernie i uczciwie służył we wszystkich sytuacjach, na ziemi i morzu, na wojnie i w czas pokoju. Gdziekolwiek będzie potrzeba, działał dla jego korzyści i dobra, a nie korzyść i szkody odwracał. Dokładnie wypełniał przedstawione mi artykuły Wojskowego Kodeksu Karnego oraz przedłożone mi przepisy i rozkazy. I tak się zachowywał, jak należy się prawemu, nieustraszonemu, obowiązkowemu i honorowemu żołnierzowi. Tak mi dopomóż Bóg w Jezusie Chrystusie. To ostatnie słowa dla katolików, bo ewangelicy mówią jeszcze i w Jego świętej Ewangelii. Po zaprzysiężeniu mieliśmy czas wolny od służby. Tyle, że nikt nie mógł wyjść z koszar, w naszym przypadku ze szkoły, bez munduru wyjściowego. Dostaliśmy też darmowe piwo i cygara. Wrocław, 10 kwietnia 1915. Wkrótce minie kolejny tydzień, kiedy udało mi się przetrwać. Jestem gotów do podróży, a w torbie mam zezwolenie na urlop. Kiedy w południe czyściłem budę mojego wice, dowiedziałem się, że można ewentualnie ubiegać się o urlop do domu, ale tylko na 2 dni. Kadłub wolny, 12 kwietnia 1915. 2 dni urlopu minęły za szybko. Dzisiaj do godziny 12 w nocy muszę być z powrotem w koszarach, bo inaczej będą surowe kary. W domu było pięknie i żal mnie ogarnia na myśl, że trzeba się będzie żegnać na dłuższy czas, może na zawsze. Jedyne co pozostaje, to nadzieja, że jednak szczęśliwie się zobaczymy, że wkrótce nadejdzie wolność. Wrocław, 18 kwietnia 1915. Niedobrze mi się robi, jak pomyślę o ostatnich 5 dniach i o pustyni w Świętoszowie. W zasadzie niedobrze mi się zrobiło już w pierwszy dzień po urlopie podczas ostrego strzelania. Strzelałem tym razem fatalnie, byłem zmęczony i niewyspany,
a pełniący obowiązki sierżant wyjątkowo mnie denerwował. Strzelanie odbywa się ściśle według przepisów. Najpierw oczekuje się przy strzelnicy na swoją kolej. Potem trzeba się zameldować. Postawa musi być wyprostowana, 3 kroki od podoficera i powiedzieć: rekrut Landsturmu, taki a taki, przystępuje do ostrego strzelania. Nazwisko zostaje zanotowane, otrzymuje się karabin i 3 ostre naboje. Następnie siada się na drewnianej pryczy i czeka, aż poprzednik odda swoje 3 strzały. Następnie pada rozkaz: ładować i zabezpieczyć! Potem: klęknąć! I: do strzału! Gotowy! Podczas wydawania rozkazów odbezpiecza się karabin. Lewa ręka służy za rodzaj podpórki dla broni czy też dla lufy. Prawa dłoń znajduje się na szyjce kolby. Karabin wylotem lufy na ukos do góry i tak czeka się na rozkaz do strzału. Wszystko jest gruntownie wyćwiczone, ale przy prawdziwym strzelaniu jest jeden haczyk. Trudno na przykład zastosować klęczenie w pozycji musztrowej, bo jest za mało oparcia. Próbuję więc na własną rękę wygodnie się urządzić, bardziej siedząc niż klęcząc. I z tego powodu dostaję pierwszy opieprz. Mimo to biorę się w garść. Na te wszystkie miłosne przezwiska jesteśmy już dość odporni. I celuję tak spokojnie, jak się da, do odległej o 500 metrów tarczy. Prawie w ogóle nie widzę białego punktu, lustra w czarnym okręgu. I im dłużej mierzę, tym bardziej chwieje mi się wylot lufy. A sierżant dudni mi za plecami: spokojniej! Celować! Pierwsza kula poszła. Oko otworzyć! Palce na prosto! Opuścić broń! Tak trzeba powiedzieć po każdym oddanym strzale, wykonując jednocześnie to, co się powiedziało. Następnie składa się meldunek, nie zmieniając pozycji ani się nie oglądając. Trafienie na szerokość dłoni pod lustrem! Tak melduje właściwie każdy, choć przecież zwykle w ogóle to nie pasuje, bo większość nie ma pojęcia, gdzie zeszło, czyli gdzie mieści się względem tarczy przedział między szczerbinką a muszką w momencie oddania strzału. Jak dotąd strzelaliśmy zawsze z przysposobionym karabinem. Zdarzały mi się wtedy dość często trafienia w 10, 11 albo 12, ale dzisiaj? Z napięciem czekam na wynik, który po każdym strzale jest podawany przez tarczowych. 7 w dół po lewej! No jasne, i to się nazywa trafienie na szerokość dłoni pod lustrem? To jest niedoszacowanie, bydlaku! Wrzeszczy podoficer. Ale nikt sobie z tego nic nie robi. Celuję ponownie i tym razem próbuję kurczowo dojść do lustra i możliwie szybko nacisnąć. Drugi strzał poszedł, zanim się zorientowałem. Nazywa się to zerwaniem, ale bezczelnie melduję: trafienie na szerokość dłoni pod lustrem! Zeżrę własne buty, jeśli to prawda! Kpi podoficer, no i faktycznie pojawia się budząca lęk czarna miotła, którą macha się po tarczy, a to oznacza pudło. Nazywamy to kapitan pokiwał. Ale i tym razem ominął mnie blamasz, bo miotła pozostała na tarczy u dołu z prawej, a jednocześnie zamiast numeru pojawił się znak plus, co oznacza trafienie u dołu z prawej. 7 i trafienie to tylko 7, a do trafienia jest co najmniej 12 kręgów. Każdy strzał musi mieć jednak co najmniej jedną liczbę, inaczej nie zostają spełnione warunki. A więc w moim przypadku już przy drugim strzale sprawa była bezpowrotnie stracona. A do tego sierżant wrzeszczał okropnie. Trzeci strzał może byłby nawet celny, ale prawdopodobnie miałem muszkę równą, bo wynik to 3 w górę. Kolejne chybienie, przez co nadaję się do dodatkowej musztry. Ponieważ już następnego dnia mieliśmy pociągnąć do Świętoszowa, poza półgodzinnym ćwiczeniem celowania nie musiałem wykonywać żadnej dodatkowej gimnastyki. Co się działo w Świętoszowie, to już wiemy. Nowością było jednak to, że każdy miał już swój własny karabin i poza rozmaitymi ćwiczeniami bojowymi odbyło się ostre strzelanie w drużynach i plutonach do ruchomych tarcz. Nie dało się stwierdzić, jakie były indywidualne wyniki. Za to wynik ogólny był poniżej wszelkiej krytyki, jak powiedział major. Jest deszczowo, prawdziwy kwiecień i mam porządny katar. Nie tylko z powodu wykonywanej służby.
Uważam, że opisywanie całej służby jest zbędne. Chciałbym tylko wspomnieć o małym zajściu, które pokazuje, że dowództwo ogromnie boi się ewentualnej zemsty rekrutów. Chociaż na pewno nikt nie myśli o zemście, a przynajmniej nie w tak podły sposób. Podczas "Ładuj i zabezpiecz!" przed strzelaniem w plutonach, kiedy naraz strzela około 50 ludzi, jakiemuś chwackiemu chłopu wystrzeliło się w powietrze. Z tyłu, bo podczas strzelania nikt z dowódców nie staje przed frontem, rozległ się od razu ostry rozkaz. Stój! Baczność! Natychmiast zidentyfikowano nieszczęśnika. Nie miał się jak wyprzeć, bo zostały mu tylko 4 naboje, a nikomu nie wolno mieć ani mniej, ani więcej niż 5 sztuk, które dopiero co otrzymaliśmy. Przed strzelaniem i po nim jest to dokładnie kontrolowane i trzeba zawsze pokazać puste łuski. Biedny chłop zebrał straszną burę, a my wszyscy musieliśmy za karę odbić dodatkową musztrę. Tym razem poprzestano na groźbach, na nic więcej nie było czasu. Także sprawcy uszło na sucho, bo okazało się, że nie wystrzelił celowo, a tylko z powodu niezręcznego, błędnego uchwycenia broni. Sprawiało to jednak wrażenie, jakby dowódcy obawiali się, że ktoś z zemsty może chcieć zastrzelić przełożonego. Także tym razem wolno nam było wrócić w sobotę do Wrocławia, ale szliśmy przez miasto z nałożonymi karabinami, co znaczy nie mogliśmy nieść karabinów na ramieniu, jak wideł do gnoju, ale wszystkie karabiny musiały być równomiernie, nie kantem albo przesunięte, trzymane w lewej ręce i przyciśnięte do lewej ładownicy. Przy tak niewygodnym i długim marszu gwiżdżę na ładną muzykę marszową. Trzeba zamknąć gębę i wytrzymać. W koszarach typowa sobotnio-popołudniowa i niedzielno-przedpołudniowa służba. Na popołudnie, dzięki dzisiejszej wspaniałej pogodzie, zaplanowałem sobie wizytę we Wrocławiu w hali stulecia, na wzgórzu Libisza i w Parku Szczytnickim. Wrocław, 25 kwietnia 1915. W tym tygodniu znowu miało miejsce kilka ważnych wydarzeń. Przede wszystkim odbyło się wiele inspekcji. Poczynając od tych dokonanych przez plutonowego, a kończąc na przeglądzie ze strony komendanta garnizonu. Udało się, ale nie mogę pojąć, dlaczego musieliśmy gnać aż za psie pole, żeby można było zrobić inspekcję, bo przecież we Wrocławiu nie brak wielkich poligonów. Przełożonym brakuje rozsądku, a nam lepszych widoków. Obecnie nawet ja już nie wierzę, że ta kampania będzie szybka. Przed nami paskudne czasy. Na takie właśnie czasy nastawia nas wciąż kapelan wojskowy, oczywiście w sensie religijnym. Podejmuje się starania, aby wzmocnić morale wojska, ale efekty są marne, bo większość to bynajmniej nie są wierzący pobożni ludzie. Ponadto żołnierz robi tylko to, co koniecznie musi, rzadko robi coś ochotniczo, bo czas ochotników minął. Większa część kamratów mogła wczoraj po raz pierwszy pojechać na 2 dni urlopu. Ja spędzę niedzielne popołudnie samotnie w mieście. Jutro czeka mnie lekka służba, bo po raz pierwszy mogę stać na warcie, jako ordynans, na warcie zewnętrznej, przy pilnowaniu mostu, od godziny 1 po południu przez 24 godziny. Nie powinno więc być ciężko. Zajęcie stanowiska wartowniczego, zluzowanie i całą służbę wartowniczą już przećwiczyliśmy. Tym razem po raz pierwszy będę faktycznie, a nie tylko w ramach ćwiczenia, stał na straży. Wrocław, 2 maja 1915. Ten tydzień był gorący w dwojakim sensie. Po pierwsze, zrobiło się bardzo ciepło, a po drugie, służba staje się dla mnie coraz cięższa. Szczególną trudność sprawia mi wiele zajęć gimnastycznych, w tym eskalada, czyli wspinaczka na wysokie ściany, a już fechtunek z ciężkimi bagnetami na karabinach to za dużo na moje siły. Na służbie nosimy teraz na ogół biały mundur drelichowy. Na porządku dziennym jest więc jego czyszczenie. Odebrałem już nowy mundur Feldgrau. Wybrałem też sobie buty w magazynie mundurowym. Przez ponad 2 godziny pieczołowicie przymierzałem i próbowałem może ze 100 par, aż wreszcie znalazłem dobre buty z czarnej skóry, które pasują mi jak ulał.
W nich da się maszerować, choć nie wiem, jak daleko dojdę z tym ciężkim ekwipunkiem. Nie jestem już ordynansem. Mój wice zwiał na czas. Przeniesiony jako inspektor szpitali polowych do Raciborza. O czym poinformował mnie na pożegnanie. A ja pomyślałem przy tym, że ci, co znają wojnę i się nie dekują, nie mają chyba równo pod kopułą. O tak, panowie kadra, tylko nieliczni z was ruszą w pole, bo potraficie się sprawnie ukrywać. Dziś mieli przyjechać do mnie w odwiedziny ojciec i brat, ale na próżno czekałem na nich na dworcu. Moje niepotrzebne cywilne łachy i inne przedmioty zostały już odesłane. Zapewne niedługo skierują nas na wojnę. Wszystko, co niezbędne z wyposażenia wojskowego, już mamy. Tylko amunicji nam jeszcze nie wydano. Może dlatego, żeby ktoś nie narobił jakichś głupstw. Do kompletnego wyposażenia szeregowego żołnierza należą mundur w kolorze feldgrau z czapką i opaską na czapkę, buty, sznurowane trzewiki, hełm z szarym pokrowcem, tornister, płachta namiotowa, worek z trzema drążkami namiotowymi, trzy śledzie do namiotu i sznur, menażka przypięta dwoma paskami do tornistra, trzy krótkie pasy do przymocowania płachty namiotowej do tornistra. Na oporządzenie pasa składa się właściwy pas z klamrą, na nim po trzy ładownice po obydwu stronach, które choć mają jedną funkcję, to korzysta się z nich osobno. Zasób pocisków 90 sztuk. Po lewej stronie zawieszony jest bagnet z chwostem. Za bagnetem znajduje się krótka saperka albo czekan w skórzanym futerale. Następnie chlebak i manierka. Zawartość 3/4 litra w filcowym pokrowcu. Szary halsztuk, dwie koszule, dwie pary majtek, dwie pary skarpet, jeden ręcznik, brak chusteczek do nosa, bo te są sprawą prywatną. Oto cała bielizna. Dalej woreczek na sól, na 100 g soli. Trzy puszki po 10 g mielonej kawy, jedna puszka z kostkami bulionu, 300 g, dwa woreczki z sucharami po ćwierć funta i 400-gramowa puszka konserwy mięsnej. To tak zwana żelazna porcja. Zastępczy celownik, ochraniacz na lufę, książeczka żołdu, dwie paczki bandaży, śpiewnik i modlitewnik, karta zdrowia, niezbędnik, łyżka i widelec oraz składany kubek do picia to reszta wydanego nam oporządzenia. Inne przedmioty, które uchodzą za niezbędne, jak mydło, lusterko, grzebień, nóż, przybory do szycia, materiały piśmiennicze, każdy ma załatwić sobie we własnym zakresie. Tylko na zakup równie potrzebnych szczotek dostaliśmy pieniądze. 7 marek i 10 fenigów. Karabin model 98, zwany narzeczoną, również nam wydano. Podobnie jak ścierkę i małą puszkę wazeliny. Jest jeszcze płaszcz z wszywką z numerem identyfikacyjnym. Wrocław, 8 maja 1915. Bez wątpienia pobyt we Wrocławiu był długi, ale jak się zdaje, jutro ruszamy w pole. Przez ostatnie 24 godziny byliśmy kompletnie zapuszkowani. Nikt nie mógł opuścić koszar. Nie wolno nam też pisać listów, bo poczta nie wychodzi. Równie surowo zakazano pisania i prowadzenia dzienników, ale nic sobie z tego nie robię, bo dzięki tym krótkim notatkom chcę wszystko zachować w pamięci. Ostatni apel w pełnym wyposażeniu jest już za nami. Teraz czekam na rozkaz do wymarszu. Mamy ruszać jutro wcześnie rano. Podróż na front. 9 maja 1915. Dziś rano pobudka i pakowanie. Potem wystąp! I każdy zostaje wywołany z nazwiska. Następnie marszem polowym z pełnym ekwipunkiem przy dźwiękach muzyki przechodzimy do rampy załadunkowej na dworcu. Musi ten, musi ten, co on przejdzie nos. Zaczyna się piosenka. Słowa o skarbie są zarazem prawdziwe i fałszywe, bo przecież każdy żołnierz ma swoją narzeczoną, czyli karabin przy sobie. Zgodnie z instrukcją, broń mamy traktować jak narzeczoną. To zaprawdę dwuznaczne stwierdzenie, bo karabin trzeba gruntownie przedmuchać. Narzeczoną też?
Nie, niczego nie chlaliśmy na pożegnanie. Wszyscy są kompletnie trzeźwi. Mam dosyć tachania ciężkiej małpy, czyli tornistra. Ale odrobina czarnego humoru pomaga łatwiej znieść trudy. Możemy nawet śpiewać. I tak dalej. Albo tę piosenkę. Na dworcu upycha się do zwykłych wagonów bydlęcych po 40-48 ludzi. Ktoś stwierdza, jak owce prowadzone na rzeź. Szkoda, bo dzisiaj jest naprawdę wspaniała niedziela, a my w bydlęcych wagonach niemal w ogóle nie ma miejsca do siedzenia. Jak będziemy spać? Przecież tym zwykłym pociągiem nie dotrzemy tak szybko na front. Nie wiemy nawet, na który front nas wiozą. Stopniowo zaczynamy się orientować, że droga wiedzie na zachód. Około południa docieramy do wspaniałej, kwitnącej okolicy Drezna i powoli, ale pewnie i bez przerwy jedziemy w kierunku zachodnim. Nastroje trudno określić. Jedni są weseli i do przesady dowcipkują, ci pewnie bardziej się boją, ale chcą zrobić odwrotne wrażenie. Inni są poważni i cisi, ale nie apatyczni. To ci, co mają nadzieję. Na nich można polegać. Niektórzy sięgają już po żelazne porcje. Wielu wyrzuciło buty do dziury. Okien nie ma. Jako niepotrzebny balast. To ci lekkomyślni, zrozpaczeni. Potem będą żebrać albo jako pierwsi dadzą za wygraną. Ogólnie jednak humory są jeszcze dobre i przy każdej okazji energicznie macha się chusteczką i woła. Do widzenia! Wieczorem z ławek robimy legowiska. Dzięki czemu możemy leżeć na podłodze wagonu i metr wyżej na ławach, a tornistry służą nam za poduszki. Ale takie spanie na gołych deskach w warunkach polowych to naprawdę nic przyjemnego. Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Moi drodzy, jeśli Wam się podobało i chcielibyście udzielić mi wsparcia w mojej twórczości i pracy, którą wykonuję, zapraszam na moją stronę Patronite, do której link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również do subskrypcji, mile widziana łapka w górę, komentarz do obejrzanego materiału, a jeśli masz ochotę śledzić dalsze losy Alberta Adamskiego, wystarczy kliknąć serduszko. Dziękuję ślicznie.